Witam Państwa, Kamil Klimczak. To kolejny komentarz narodowy na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj zajmiemy się ciągowi dalszemu skandali w diecezji sosnowieckiej, który znalazł pewnego rodzaju swoje ukoronowanie w postaci dymisji biskupa ordynariusza. Mianowicie no po prostu biskup Grzegorz Kaszak właśnie formalnie podał się do dymisji i dymisja została przyjęta. Ja akurat się zastanawiam, czy tak było, czy też księdzu biskupowi zasugerowano, że lepiej, czy też jakby złożono mu dymisję, o tak powiem, w ten sposób, że po prostu go odwołano, się temu posłusznie podporządkował, ale to nie jest tak, że on się, nie wiem, oddał do dyspozycji, czy zwrócił się o zwolnienie. Ja myślę, że raczej było to na zasadzie usunięcia ze stołka w białych rękawiczkach. No, biskup Kaszak jest biskupem stosunkowo młodym, bo ma raptem 59 lat. Biskupem został w wieku lat 45, no, czyli tak w sumie dosyć wcześnie. I od razu został biskupem ordynariuszem, mianowanym notabene przez Benedykta XVI. No tu chyba kolejny dowód na to, tym razem z naszego podwórka, że Benedykt XVI miał fatalną rękę do nominacji personalnych. Tak czy owak, no po prostu odchodzi on z tej funkcji, a administratorem diecezji został arcybiskup Adrian Galbas, ordynariusz katowicki. Natomiast, proszę Państwa, oczywiście jest to związane ze skandalem homoseksualnym w Dąbrowie Górniczej. Nie pierwszym skandalu w tej diecezji. Już wcześniej były takie sytuacje, gdzie no, rektora seminarium, czyli odpowiedzialnego za formację młodych księży, no, przyłapano po prostu w klubie gejowskim. No i generalnie skończyło się, jakby wszystko załatwiono podskórnie, ale nagle jednak seminarium sosnowieckie rozwiązano, przeniesiono, połączono w zasadzie z innym. No, nie pierwszy to wypadek, to jakby już potem mieliśmy w Kaliszu takąż sytuację, że po prostu seminarium rozwiązano. No potem była już ta fala związana z brakiem powołań, ale to trochę inne dzieło. No, zobaczymy też, czy tego księdza z Dąbrowy Górniczej spotka jakaś kara, no bo no, biskup Kaszak przynajmniej zachowywał się w tej sprawie mocno niemrawo. Ten ksiądz jeszcze potem wydawał jakieś oświadczenia, no co już było w ogóle dosyć bezczelne, ale widać, że człowiek czuje się dość pewny. No, ale widać, że przynajmniej w tym zakresie Watykan raz zadziałał prawidłowo. No, miejmy nadzieję, że o ile w wypadku tych biskupów, którym udowodniono jakieś tam zaniedbania związane z pedofilią, notabene to moim zdaniem jest wielki problem, że o tym się nie mówi jasno i głośno, no bo te skandale homoseksualne to prędzej czy później to jakoś wychodzi na jaw, a tutaj tak naprawdę wiemy, że biskupi są ukarani, nie wiemy za co.
No ja bym się spodziewał, że wobec niego przynajmniej takie same sankcje, jak wobec tamtych biskupów, zostaną zastosowane, to znaczy zakaz zamieszkania w diecezji, nakaz tam jakiejś ofiary finansowej, być może nawet właśnie zakaz udziału w publicznych uroczystościach, to by było właściwe, no bo jeśli biskup, który tak zaniedbał swoje obowiązki, nie wiem, będzie się pokazywał dalej, gdzieś tam, nie wiem, bierzmował, udzielał święceń, no to będzie dalej zgorszenie. No. Napisał zresztą list do diecezjan, że no taki na zasadzie jakby odchodził po prostu na zasłużoną emeryturę, nie w cieniu skandalu, tylko po prostu no tak jak każdy biskup po osiągnięciu 75 roku życia. No, to jest mocno, mocno też skandaliczne. Lepiej by było, żeby może biskup Kaszak zamiast wydawać takie dziwne kwiatki, no po prostu by może milczał, tak? Bo on tam wszystkim dziękował. No, oczywiście, jeśli kogoś uraził, to przepraszam, no raczej należałoby tu powiedzieć, że raczej należałoby tu napisać. No, niestety troszeczkę zawaliłem sprawę, proszę o wybaczenie. No, a tutaj widać, że chyba ksiądz biskup nie ma sobie nic do zarzucenia. Niektórzy też zadają pytanie, dlaczego administratorem zostaje biskup z Katowic, a nie arcybiskup Depo, któremu podlega ta diecezja sosnowiecka. No myślę, że jest tu kwestia zupełnie utylitarna, po prostu z Katowic jest bliżej. No tak czy owak, no widzimy, że źle się dzieje w kościele. Pytanie, co dalej? Pytanie, czy następcy będą lepsi, czy następcy będą po prostu wpisywać się w ten pewien układ. No bo niestety, proszę Państwa, widzimy, jakim problemem, zresztą importowanym do kościoła, nie problemem wypływającym jakby z samej struktury kościoła katolickiego, jest ta mafia homoseksualna, która wewnątrz tegoż kościoła funkcjonuje. Musimy na to uważać. Oczywiście też nie wolno przeginać w drugą stronę, no ale z drugiej strony, Szanowni Państwo, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo z jednej strony, no tutaj tak, słuszna reakcja, biskup na zieloną trawkę, ksiądz być może dostanie jakieś kary kanoniczne, może nawet zostanie wydany ze stanu duchownego, a równolegle w Watykanie, na drodze synodalnej niemieckiej, na samym synodzie, mamy głosy, które homoseksualizm normalizują. Więc tu, proszę Państwa, z jednej strony ściganie błędów, słuszne, ale z drugiej strony może się okazać, że jeszcze trochę, jeszcze lat kilka czy kilkanaście, to wcale nie będzie problemem. To wcale nie będzie problemem. Zaraz się okaże, że ksiądz sodomita nie jest żadnym problemem, nie jest żadnym problemem, żeby taka para sodomicka otrzymała błogosławieństwo. No, jeszcze trochę, a do tego dojdziemy. Po prostu to jest taki sygnał, no słuchajcie, pospieszyliście się, towarzysze, za bardzo. Teraz jeszcze nie można, ale już niedługo by można było, no ale no zrobiliście. Zrobiliście trzodę, to musimy wam dać po łapach dla przykładu. No bo ja tak to odczuwam. Więc, proszę Państwa, no albo w lewo, albo w prawo Kościół Polski musi się zdecydować. Natomiast rzeczywiście potrzebna tu jest twarda reakcja, potrzebne jest oczyszczenie, potrzebne jest również oczyszczenie episkopatu, żeby biskupami zostawali właśnie ludzie, którzy będą takich gadatków gonić bezwzględnie ze stanu duchownego.
No i dla których właśnie karność kościelna, jak to czytamy często w żywotach świętych, że ten czy ów święty papież czy biskup przywrócił karność kościelną i że właśnie ta karność kościelna będzie przedmiotem troski biskupów, nie to, czy ktoś odprawia tridentinę, czy nie, ale właśnie to, czy tam nie dochodzi do takich sytuacji a la Dąbrowa Górnicza, a zwłaszcza, żeby nie dochodziło do nich w seminariach, bo niestety wiemy, że i takie sytuacje mają miejsce. No jeśli, no, jeśli w Sosnowcu rektor kilkanaście lat temu była taka sytuacja, że rektor był lawendowy, no to niestety to rzutuje potem na resztę. Trzeba po prostu z tym walczyć. I tyle, proszę Państwa, w tym komentarzu. Dziękuję za uwagę. Jeśli się podobało, proszę o łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, wsparcie kanału. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.